Czekajcie, żebym obczaił się, jak mi tutaj ryj widać. Nie, przegrałem, Vincel to Zuzu. No koleś miał jedynkę w jedynkę, jedyną, która mnie kontrowała. W giganta, ja nie miałem giganta, no nie dało się wygrać. Moje noże poszły, kurwa, w jego giganta zamiast 1-1-1-1, no. No dobrze zagrał, no też bym tradeował tak samo te jednostki, bo gdyby zostawił mi te jednostki, to by źle zagrał, nie? Ja nie mogę się przyczepić, że koleś zagrał źle, bo zagrał dobrze. Co do naszych poprzednich przeciwników, może się przyczepić, że zagrali chujowo, nie? Ten w drugiej, w trzeciej, w czwartej będzie. Ten zagrał dobrze, nie? Tylko, że tak jak mówię, no tu... Chciałem ominąć grę Zuzu, ale no... Kurwa, bałem się, że nie wyciągnę Reno, bo... Bo ja mówiłem, to zadecyduje, kto trafi nożami, kto dostanie implozję, nie? No, zadecydowały noże, nie? No i start ewentualnie. Kiedy te karty? 27 chyba. Okej, okay, dobra, jedziemy z omawianiem. Twilight Dark Mender. Okej. Okay. Battle Cry. If your cartoon has at least 10 attack, restore 10 health to your hero. Powiem wam, że... Inaczej. To jest karta dla Priesta. Za 5 many dostajemy 6-5. To są bardzo dobre statystyki. Kurwa, ja bym rzekł nawet, że to są fuj dobre statystyki. Tylko jest pytanie, czy my chcemy Priestem 10 życia dostawać. No bo jak... Bo Priestem dostawanie masowe życia często jest marnotrawstwem. I na przykład jak Warrior kurwa dostaje 10 pancerza, no to zawsze ma z tego wali. Ale jak Priest dostaje 10 życia, to... O, dotacja od Levisornera. Królu, było dobrze, za twoją bohaterską walkę tym razem zgodzę się na alas z połykiem kociaku. Ach, ci fani. Podobno, żeby fanki tak mówiły, ale niech będzie. Dobra. Jest jakaś nagroda pocieszenia. Czyli tak jak mówię, no... Znaczy, problem jest taki, że ta karta chyba nie będzie grana. Znaczy, ma sens, bo jak będziemy chcieli grać Katuna, to będziemy musieli przeżyć dużo rund. Jak będzie agro dużo, no to okej, ta karta ma sens, ale w dekach, jak będziemy grali control na Fatix z Katunami, to ta karta będzie słaba, bo Priest woli jednostki, które mają więcej życia niż ataku, bo chce ją leczyć. Taką jednostkę... Priest nie chce napierdalać, Priest chce się leczyć. Jakby to miało 5-6, byłoby lepsze dla Priesta. Okej, idziemy dalej. Hooded Acolyte, kolejna karta dla Priesta. Whenever a character is healed, give your cartoon 1-1. No, powiem wam, że te combo z cartoonami wygląda coraz bardziej apetycznie. Faktycznie jest dużo tego, co to kombuje. Tylko, że teraz pytanie, czy my będziemy ten, czy my będziemy mieli czas, nie? Jak ja, widzicie, jak ja Reno nie dociągam, ani Ice Blocków, a tu dopiero cartoona dociągam się. Ale to jest dobra karta. 3 za 6 to są statystyki Water Elementala, które dają nam wali. Ja myślę, że jest to grywalna karta. Tutaj mamy Power World Tentacles. Kurwa, wygląda jak z jakiegoś tego hentajca o mackach. Wiem, jak to się skończy, nie? Wiem, jak to się skończy. No to nie był z tobą? To nie wiem z kim. To kto mi wysłał takiego? Nie, no to on nie wysłał, chyba. Dobra. Czyli tak, czyli Power... Czyli Velen Chosen daje nam plus 2, plus 4 i Spell Damage. A to daje plus 2, plus 6 za 5 many, kompletnie niegrywana karta, gówniana po chuju, fest. No Velen Chosen to... To jest gówno przy Velen Chosen, więc to wątpię. Nie, ja nie mam czasu na hentai. Bo anime. Okej, okay, to jest karta dla Rogala, rozumiem. Shadow Strike. Deal 5 damage to undamaged character. Czyli rozumiem, że jeśli bohater ma 30 życia, można zadać mu 5 życia. 5 damage'a. Wiem, że Velen Chosen wypada. Ale to dalej jest słabe.
Bo nigdy nie zagrasz tego. Za 5 many, kurwa, za drogi. No to może mieć sens. Ta karta może mieć sens. Disciple of Katun. 2-1, zatrzymane. Deal 2 damage. Give your Katun to 2 whenever it is. To jest neutralne. To statystyki są chujowe na kartę zatrzymane. Zadać 2 damage, dać katunowi plus 2 plus 2. No, nie powiedziałbym, że to jest bez wartości, nie? I to jest Battlecry, nie wyciszymy. Myślę, że karta ma potencjał. No już się boję. To jest out. Aha, gniew Nigatariona. Gra nie da się wygrać. Dobierz 8 kart, które nie możesz zagrać w tej grze. No. Dobre. Dobre. Zdecydowanie dobre. Dobra karta. Dobra, dobra, po chuj. Powinna taka być. Zdecydowanie. Okej. Okay. Journey below, discover a detractor card. I to jest dla Rogala. A to jest discover, czyli będziemy wybierać jedną z trzech. To ma potencjał, bo to jest fajne pod combo. No i detractory są niezłe. No myślę, że ta karta ma potencjał. Ze względu na to, że jest pod combo. To jest ciekawe. Blade of Katun dla Rogala. 9 man za 4-4. Battlecry. Destroy a minion. Add its attack and health to Katun. O, wygląda fajnie, nie? Kolej rzuca nam 10-10, a my kurwa zajebujemy i nasz Katun dostaje 10-10. Tylko kurwa 9 many. Jak meta będzie wyglądała w ten sposób, że będziemy rzucać, nie wiem, jak druid chyba, Ancient of War w jednej turze, koniec tury, Hero Power. Następna tura, Ancient of War, Hero Power. No to może takie karty będą miały sens, nie? Ale w innym wypadku tak trochę średnio. Tak trochę średnio. No nowy BGH za 9 manę, no. Tempo go nie zagramy, nie? Bladed Cultist. 1-2. Gain 1-1 combo. Tylko tak naprawdę się zastanowić, z czym my go będziemy kombić, no bo... jego rzucanie ma sens, jeśli chcemy go rzucić w pierwszej turze. To z czym go skombimy? Na pewno nie z inną jedynką. Z coinem? No co, gramy coin i gramy Bladed Cultist. No okej, jesteśmy kurwa w domu, nie? Ale no, ile razy coś takiego trafimy? Nie podoba mi się, według mnie... No taki zombie ciał, jak tam się uda, bez efektu, no. Dobra. Darkshire Alchemist. Battlecry, Restore 5 health. Za 5 many, 4-5. Czyli... No teoretycznie fajny heal, no. Jednostki, staty dobre. Myślę, że dobra jednostka. Staty Yeti. 5 many, nieźle. Twilight Geomancer. 1-4 taunt. Battlecry, give your Katun taunt. Whenever it is. Znaczy, jak rzucimy Katuna, to już raczej kurwa będziemy. Nie będzie nas obchodziło, czy dostanie taunta, czy nie, bo z reguły będzie koniec gry. Ale samo w sobie, że 1-4 z taunta ma potencjał.
Okej, okay, jakaś legenda. Twin Emperor Veclor. Jak się czyta? Czyli za 7 manę dostajemy Taunta 4-6. Battlecry. If your cartoon has at least 10 attack, summon another Emperor. No. Jeśli dostaniemy 2 taunty, 4-6 za 7 many, to jest kurwa w chuj OP. To jest niezłe. Jeśli faktycznie tak łatwo będzie katuna boostować, a musimy pamiętajmy, żeby to zadziałało, musimy tylko rzucić przez 7 tur dwie jednostki, które boostują go plus 2, bo on ma 6, nie? Zajebista karta. Według mnie. Jeśli katun będzie miał sens, zajebista. I tym bardziej, że neutralna, to dla każdego. Super. A co jest beef? Coś dla Warriora, kurwa, piratka. Co to jest? A, King Saris. Dobrze gra, no, niech wygra tu. Z takim szczęściem to pewnie wygra. Bloodsay Cultist. Battlecry. If you control a pirate, give your weapon 1-1. No, za 3 many, 3-4 jest dobre. Tylko pytanie, czy kurwa Warrior będzie chciał grać na pirata? Żeby kurwa grać coś takiego? Nie wiem, no jakby Warrior grał na piratach, no to ta karta jest dobra, no ale no... Czy Warrior kiedykolwiek będzie chciał grać na piratach? Kurwa piraci z Karaibów pod Warriora? No nie wiem. Okej, okay, kolejna. Bloodhoof Brave. Dla Warriora Taunt. 2-6 jest niezłe. Plus 3 do... Nie, dobra, to jest chujowe raczej. Bo zamiast... Nie, no bo z reguły nam go zajebią zanim on dostanie tego Enrage'a. Więc raczej słabe. Chociaż... Nie, no może mieć sens. Zobaczymy. Blood of Ihor. Did one damage to a minion, it did survive, summon tutu slime. Czy co? Czyli, że my mamy 1-1 na boardzie, a na przykład jugglerowi zadajemy 1 damage, tradujemy i dostajemy 2-2. Chyba to lepiej już rzucić z ręki 2-1 z jakimś efektem niż dostać coś takiego. Nie no, gówniane według mnie. To jest dobra karta. 8 życia. Druid nigdy nie miał czegoś takiego za bardzo. To taki bite, tylko że bardziej użyteczny, no bo bite daje nam 4 pancerza i 4 ataku, a my może chyba chcemy 8, a nie 4, albo chcemy zaatakować taniej, a nie dostać pancerza, więc fajna karta. Fajna karta. Myślę, że może być nawet grana. Ja myślę, że zobaczymy z tym katunem. No ja mówię, to dziwnie wychodzi. Bo katun kurwa napierdala ci w cały board losowo i będą kurwa zwały, nie? A ktoś zbuduje deck, że będzie się cieszył, jak mu będzie napierdalał losowo, nie? Zobaczymy. Albo będą szamani w mecie i będzie napierdalanie kurwa lawa szukana. Okej, Battle Cry Equip Random Weapon. Czyli mamy 6-5 za 7 many, słabe staty i Equip Random Weapon. Nie jest to dobra karta według mnie.
No bo Warrior ma swoje bronie, no co zrobimy Warriora bez broni, żeby dobierać losową broń, a gdy bierzemy Cursed Blade i koleś nam rzuci Katuna, no kurwa, będziemy srać i płakać, nie? Nie, nie podoba mi się. No bo to jest random, nie? Jakbyśmy mieli Discover, czyli jakby to było Discover, to powinno być Discover, żeby miało sens. To jest właśnie to, co Blizzard nie robi, że daje nam kurwa gówniane random, nie? Kurwa, random to powinien być usunięty, że nie ma czegoś takiego kwestii jak random, kurwa. Powinien być wybór. Bo jakby to był... Discover, to byłoby zajebiście. Dostajemy Cursed Blade do wyboru, mijamy, bierzemy, nie wiem, bierzemy 5-2 broni, jesteśmy zadowoleni, bo True Silvera czy coś takiego. To jest raczej gówniane. Tu mamy Doom Cholera. Czyli za 8 many, 7-9, give your cartoon plus 2, if it's a dead, shuffle it into your deck. A jak to mam rozumieć? Jak mam rozumieć tą kartę? No tak, no ale to jest jakiś random, nie? Zmniejszony. Jak mam rozumieć tą kartę? If it's dead? Ale tą kartę wtasowujemy do deku, czy kurwa Katuna drugiego? Nie no, bez sensu by było. No, King Saris grafina. Jak mam rozumieć tą kartę? Bo ja nie wiem, czy teraz it odnosi się do Katuna, czy do tego? Nie wiem, jak mam rozumieć tę kartę w pewien sposób. Odradza Katuna? Jak odradza Katuna, to zajebiste, to ma sens. Właśnie kurwa nie wiem, o co chodzi. Jak odradza Katuna, to w ogóle to jest kurwa przejebane. No okej. Okay. Crazed Worshipper. Whenever this minion takes damage, give your Katun 1-1. 3-6 za 5 many, raczej słabe. Spend all your mana, gain 1-1 for each mana spent. Czyli za 4 many dostajemy 4-4, a za 10 many dostajemy 10-10. Bez taunta. Nie, no gówniane, no. Na chuj nam coś takiego. Jak to nawet taunta nie ma. A jakaś legenda. Fendral Stackhelm. You choose one card, have both effect combined. To jak? Leczymy się za 5, wybieramy kartę. No nie wiem, no. Karta ma... Druid ma chyba za mało efektów, choose one, żeby to było zajebiste. Fury Bat, the Huntera. Deal 1 damage to random enemy. Dead Rattle. Czyli taki... A... No bestią to jest. No do jakiegoś... Dla jakiegoś agro huntera to jest fajna karta.
Infected Wolf. The Turtle Summon 2-1-1 Spiders. Dobra, panowie, tutaj spokój na czacie. Wiem, że czat też ma. Myślę, że to raczej słabe, chociaż... Chociaż teoretycznie to jest taki Tanted Creeper, to jest teoretycznie 5-5 zatrzymane, no w sumie może być ok. No bo jak te pająki są bestiami, to byłoby nawet bardzo dobrze. Forbidden Ritual. Spend all your mana, summon that many 1-1 tentacles. Nie, no ta karta jest chyba gówniana, no co? Dostaniemy za 7 many 7 jednostek 1-1 i Freeze Mage rzuci nam nowe. Bez sensu raczej. Dla Huntera te pająki są bestiami, no to ma jakiś potencjał. Garion Grab 2-5 zatrzymane bez taunta jako bestia. Teoretycznie pod Huntmastera super podchodzi, więc może jako ciało byłoby to grane. Bilefin Tide Hunter Battlecry Summon a 1-1 Us with Taunt. Czyli 2-1. Czyli to jest taki Murloc, który nam przyzywa 1-1, tylko że... A, Uza, a nie Murloca. Z Tauntem. Tam to może być ciekawe. Chociaż chyba za słabe. Ale lepsze z Tauntem, bo go broni. On the Hunt. Deal 1 damage, summon a 1-1 Mastiff. Co to będzie Mastiff? Jakaś bestia? No, scenariusz OP jest choose 1, dokładnie. No to może... No, chyba za słabe. Darkshire Librarian. Battlecry discard random cards, detrat draw a card. No, chyba... Kurwa, just fucking kidding me. Co to kurwa jest? Czyli rozumiem, że karta w stylu 3-2. Zdiskarduj katuna, dobierz kartę, która boostuje katuna. Jak zginiesz. No popierdoliło i co to jest za karta w ogóle? Ona powinna mieć statystyki chyba z 4-4 byłaby dalej niegrywana. Ludzie by się bali. Boże, w jakimś zoo. Boże, co to jest? Death Rattle. Give a random friendly minion 1-1. Nie, to jest gówno. Twisted Worgen. 3-1 w stealthie. Jak na przykład Jagger nie będzie grany, to w pewien sposób ta karta ma sens. Ciężko będzie go triggerować. Stealth 3-1, dobre staty. Bo nawet niektóre jednostki zatrzymane będzie bił. Darkshire Concealment. Ta będzie jakaś, jak to będzie 3-9, to ok, no. Dla szamana Flame Wreckle Head Faceless 7-7 za 4 many Overlord 2. Myślę, że najgorzej, ale
Ten Overlord może być problem. Stormcrack. Deal 5 damage to a minion. Overlord 1. Myślę, że nie najgorsze dla szamana. Corrupted Seer. Murloc, który ma statystyki 2-3, ale deal 2 damage to all non-murloc minion. W idealnym świecie, w którym murloki będą dominowały nad metą, ta karta może mieć sens. Ale statystyki 2-3 za 6 many są delikatnie mówiąc troszeczkę gówniane. Dark Spearer 5 many, 3-6. Swap stats with a friendly minion. Trochę nie rozumiem tej karty, w sensie jak miałby to efekt. Nie, dobra, rozumiem. Czyli, że mamy... Tak, rozumiem. Czyli mamy jednostkę 1-1 na boardzie. Ktoś ma jednostkę 3-3. My go rzucamy i teraz tamta jednostka jest 3-6. I traduje tą jednostkę, on jest 1-1. 5 mamy 3-6. Chyba dalej za słabo na jakieś, kurwa, trade z dupy. Chyba za słaby. Evolve, to jest fajna karta dla szamana. Transform your minion into random minion that cost one more. No, będą z tym trolldeny. Eternal Sentinel, Battery Cry, unlock your Overlord Mana Crystal. Ta karta może być, kurwa, grana. Szaman dostał na razie, kurwa, chyba najlepsze karty w grze. Nerubian Prophet, at the start of your turn reduce this card cost by one. 6 many, 4-4. Nie, no, bym bez sensu powiem. Primal Fusion dla szamana. Give a minion 1-1 for each of your totems. Też raczej randomowe. No i Anomalous that rattle deal 8 damage to all minions. Kurwa. I to jest dla kogo? To jest dla Mage'a. Hmm. 8-6, 8 many. Nie wiem, czy to jest super karta. Co za piosenka? To jest Django, Ancora, Qui, Ennio Morricone. No i tyle kart, tak? No ciekawe, no ciekawe. Ciekawe.